teraz pozwolę sobie zadać swoje pytanie. Ono brzmi następująco. Jakie rozwiązania kryptograficzne zastosowano w tym systemie lub planuje zastosować ministerstwo, jeżeli system jest ciągle udoskonalany, przy po pierwsze przesyłaniu i po drugie przechowywaniu danych? Zakładam, że dane o tak ogromnej liczby tak wrażliwych danych byłyby przechowywane w formie zaszyfrowanej. Przechowywanie takich danych nawet na strzeżonych serwerach, ale w formie niezaszyfrowanej, oczywiście doprowadzałyby do wycieków, szczególnie w sytuacji, kiedy wiemy, że Ministerstwo Finansów jest jednym z największych ministerstw w Polsce. Mamy tysiące urzędników pracujących w służbach skarbowych oraz 9 służb upoważnionych do korzystania z różnego rodzaju informacji w sposób niejawny. Więc pytanie o rozwiązania kryptograficzne. Wiemy, że mamy w Polsce firmy, które produkują takie rozwiązania bardzo profesjonalne i pracują dla sektora cywilnego i dla wojskowego. Drugie pytanie, jaki zakres korzystania z tego systemu będzie możliwy offline? Konkretnie przez ile dni? Wydaje mi się, że ze względu na to, że w wielu miejscach są problemy z zasięgiem, powinna być możliwość korzystania nawet do 30 dni, a może i dłużej, z takiego systemu offline i później po prostu zrzucania danych, aktualizowania danych do takiego systemu. Być może powinien być jakiś limit obrotu przy takim korzystaniu z tego systemu offline i później połączeniu się i zaktualizowaniu danych. Natomiast wprowadzenie takiego wymogu, że ktoś nie może wystawiać faktur, kto nie jest praktycznie codziennie czy cały czas online, może powodować wykluczenie z życia gospodarczego ludzi, którzy funkcjonują w miejscach, gdzie nie ma zasięgu. I może to mieć najróżniejsze przyczyny, zarówno architektoniczne, jak i geograficzne. Następne pytanie i ostatnie to jest, jaki jest plan na wypadek paraliżu takiego systemu poprzez cyberataki lub awarie? Zakładam, że musimy mieć zdolność operacyjną do powrotu, czy to do wystawiania faktur w formie papierowej, czy poprzez system pracujący całkowicie offline'owo. I prosiłbym o wyjaśnienie tego, bo bardzo wiele osób się tym niepokoi, że po prostu zostaniemy sparaliżowani systemem uzależniającym nas od ciągłości dostaw internetu i kontaktu z nim. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jak obserwujemy tą debatę, która trwa już drugi dzień, wczoraj było pierwsze czytanie, dzisiaj drugie czytanie, to jako Konfederacja żałujemy, że nie ma opcji trzeciej, planu trzeciego, że on w ogóle nie leży na stole. Spór, który przed chwilą się tutaj odbywał, to był spór między ekipą, która próbowała wprowadzić krajowy system e-faktur, lata go budowała, wydała na to 100 milionów złotych i teraz właściwie nie wiem, co z postulatem, żeby on wszedł już 1 lipca, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, żeby polscy mali, średni przedsiębiorcy równie ukochali obecny rząd za wasze działania, jak ukochali wasz rząd za wprowadzenie Polskiego Ładu. Czy, jak chce obecny rząd, żeby to coś, co wścieknie polskich małych i średnich przedsiębiorców, niezależnie od tego, czy będzie naprawione, czy nie, jak już wejdzie, weszło, ale najlepiej po wyborach prezydenckich i w tym okresie, kiedy będzie mieć ponad 2 lata bez wyborów, bo wtedy nawet jak to wścieknie przedsiębiorców, to będzie 2 lata na rzeźbienie, łatanie, zrobienie z tym czegokolwiek innego i jakoś tam się to uspokoi. Wdrożenia informatyczne w administracji publicznej są zawsze problematyczne. Wydawane są dziesiątki, setki milionów, miliardy. W tym przypadku dziesiątki milionów zostały, prawie 100 milionów zostało już wydane na budowę tego systemu. Z oceny skutków regulacji wynika, że będzie kolejnych 500-kilkadziesiąt milionów wydawanych na budowę tego systemu. Z oceny skutków regulacji wynika, że w przyszłym roku wpływy podatkowe będą mniejsze o 900 milionów z uwagi na przesunięcie wejścia w życie tego systemu, łącznie 2 miliardy 700 milionów, takie tam kwoty padają na 2 najbliższe lata, ale to jest moim zdaniem w bok od najważniejszego zagadnienia. Ta trzecia opcja, której my byśmy chcieli jako Konfederacja, która nie leży na stole, której nie jesteśmy w stanie przegłosować, bo dwie wielkie obozy, poprzednie rządzące, obecnie rządzący, jej nie mają na stole, to jest wyrzucić krajowy system e-faktur jako obligatoryjne dla wszystkich rozwiązanie i jako coś, do czego zmuszamy 2 miliony polskich firm, 2 miliony polskich przedsiębiorców. Jak coś jest dobre, wygodne, ułatwia życie, jest nieprzymusowe i wtedy przedsiębiorcy, Polacy sami to biorą. Tak jest w przypadku również takich rozwiązań jak krajowy system e-faktur. Jak to będzie działało, będzie funkcjonalne, będzie efektywne, to ci, którzy będą z tego chcieli korzystać, będą korzystać.
Jedyna zmiana, jedyny przymus, który jest dla nas akceptowany w tym zakresie, to jest taki, jeżeli ktoś wystawi cyfrową fakturę, to jego kontrahent, jak już z kimś jest, prowadzi rozliczenia, ma obowiązek ją przyjąć. Jest kilka grup, które korzystają na każdym wariancie i wdrożenia, i niewdrożenia krajowego systemu e-faktur. Firmy, które zarabiają ciężkie miliony złotych na ocerowaniu dokumentów, na skanowaniu dokumentów, na ich przetwarzaniu, które sprzedają systemy do zarządzania dokumentami, cieszą się z tego, że ten system wejdzie dopiero w lutym 2026 roku, o ile po drodze nie będzie ryzyka i ktoś nie pomyśli, a przerzućmy to poza kolejne wybory, bo jednak jak będzie Avanti, to ktoś może na tym utonąć. Na niekorzystnych, na nieudanych wdrożeniach administracyjnych, informatycznych w administracji lecą głowy. Ludzie, którzy je wprowadzali, komplikując Polakom życie, tracą stanowiska i często załamują się na tym kariery. Więc rozumiemy to ryzyko, że ktoś chce przerzucić ten problem na za Bóg wie ile miesięcy. Ale rzeczy, o które tutaj pytaliśmy, to są, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi, są ważne. Co z Polakami, którzy są analogowi, z Polakami, którzy nie chcą żyć w świecie cyfrowym. Są tacy ludzie i moim zdaniem powinni mieć prawo prowadzenia działalności gospodarczej bez zmuszania ich do tego, by w świat cyfrowy wchodzili. Co z tymi Polakami, którzy nie chcą wchodzić, polskimi przedsiębiorcami, którzy nie chcą wchodzić do świata powszechnej, głębokiej inwigilacji? Ponieważ ja wiem z mojej praktyki zawodowej, dostawałem takie oferty, były takie możliwości, że w Polsce można kupić JPEG, jednolity plik kontrolny dowolnej firmy za dowolny okres za 20 kilka milionów złotych. Że tego rodzaju dane, które są przetwarzane w różnego rodzaju państwowych instytucjach, są przedmiotem handlu, obrotu, przedmiotem tak naprawdę wyciągania bardzo wrażliwych informacji o firmach. To, jakich mamy kontrahentów, to od kogo, za ile kupujemy, za ile komu sprzedajemy, to są bardzo cenne informacje, które mogą być wykorzystywane. Podczas debaty, która miała miejsce, dowiedzieliśmy się jednego, że w czerwcu będziemy wracać do tego samego punktu, ponieważ będzie ustawa nie tylko przesuwająca w życie wejście systemu KSeF, ale będzie debata merytoryczna dotycząca zmian w tym systemie. My czekając na tą debatę, nad tą ustawą się wstrzymamy, nie będziemy za ani przeciw, bo naszym zdaniem, jakbyśmy byli za odrzuceniem, to bylibyśmy za tym, żeby ten niedziałający system wszedł już 1 lipca. Opcja B, że ma wyjść 1 lutego 2026, a my chcielibyśmy, żeby polscy przedsiębiorcy w ogóle nie byli do tego zmuszani. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle.